Hej, hej kochani. Witam was serdecznie tu Aleksandra z czytaniem na zbliżający się tydzień od 19 do 26 stycznia 2020. Tendencje tygodnia. Wybierz kartę. Właściwie numer 1 2 3. Podświadomość wybieram, Przypominam, żeby się nie zastanawiać, bo wybór będzie błędny. Więc po prostu patrzycie, wybieracie od razu pierwszy impuls. Przypominam, tendencje tygodnia od 19 do 26 stycznia 2020. Zobaczymy, jakie są energie, jakie tendencje, kierunki. Jeszcze jakieś przesłanie na koniec dla każdej karty. Ok. Nie było filozofii przecież, więc jedyneczki. Jedyneczki, co mają w tym tygodniu? Jedynki w tym tygodniu mają, kochani moi, runę. Eee, co to jest, runa Algis? Zobaczcie. Runa Algis. Tu mamy takiego łosia, który sobie na łonie natury odpoczyna. Eee, ja tak słyszę nadejście wiosny. Nadejście wiosny, tu jest żywioł ziemia i, ziemi i powietrza, dwa żywioły, więc tym bardziej czytanie aktualne dla tych osób, które e, z tym żywiołem ziemi bądź powietrza są związane, bądź po prostu e, w kosmogramie mają obcha, ob, o, silnie obsadzone te dwa żywioły. <laughs> czyli przypominam, panna, byk, albo ewentualnie powietrze, czyli bliźnięta, waga, wodnik. I tu generalnie jest ogólna ochrona, ogólna ochrona, taka energia wokół ciebie. To jest ogólna ochrona i taka gwarancja właściwie realizacji, pozytywnej realizacji przedsięwzięć. Takie są energie wokół ciebie w tym tygodniu, czyli energie sprzyjające, dlatego że tutaj masz taką ochronę z góry, która z czym jest związana z uzdrowieniem najogólniej. Czyli masz tutaj Przypływ zdrowia fizycznego, jak najbardziej, przypływ sił witalnych, ale Runa algi wiesz, co też daje ci taką życową mądrość i, 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 takie, i taką roztropność. To znaczy, decyzje, które w tym tygodniu będą podejmowane, będą decyzjami mądrymi, tak? Co tu jeszcze masz? Jeżeli masz, jeśli chodzi o zdrowie, to taruna wspomaga system immunologiczny, więc prawdopodobnie jest w ogóle wychodzenie z chorób. Osoby, które właśnie w ostatnim czasie się z jakimiś choróbskami borykały, to mają tutaj pokazaną taką energię, zwyżki, zwyżki sił witalnych. Generalnie tutaj poprawia się stan energetyczny organizmu. Swoją drogą zapraszam do, na zabiegi rejki, które też mogą pomóc właśnie w tym. Tej poprawie stanu energetycznego organizmu. Energia wokół ciebie jest taką energią uzdrowieńczą, medytacyjną i ochronną, tak? Tu jeszcze masz powiedziane, że ludzie wokół ciebie są w tym tygodniu bardzo tacy otwarci na, na, na Twoje pomysły. Rzeczywiście, przedsięwzięcie, przez każde przedsięwzięcie w zasadzie może się udać. Afirmacja tej runy brzmi w ten sposób, że nic nie może mi zaszkodzić, ponieważ jestem miłością i przez miłość jestem chroniony. Tutaj dodatkowo wylosowałam dla ciebie kartę sukcesu, czyli rzeczywiście tutaj masz realizację przedsięwzięć i uzdrowienie sytuacji jakiejkolwiek, bo generalnie energia wokół ciebie taka po prostu jest i ona sprzyja, sprzyja sukcesowi. To jest karta daru, tak. Co tutaj może być tym darem? Wyjście z jakiejś stagnacji, ale wiesz co? Ja myślę, że też z jakiegoś takiego wypalenia się wcześniejszego, bo mo, może się tak czułeś w ostatnim czasie, czułaś, prawda? Więc tutaj masz uzdrowienie i, 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 taką, i takie otwieranie się też właśnie na nowe rzeczy. I dodatkowo tutaj, w tej konfiguracji, z kartą sukcesu, to widzę też jakieś takie, właśnie, no, możliwość awansu, prawda? Możliwość awansu, bądź jeśli nie to, no to faktycznie tutaj inne osoby dołączają do Ciebie, dołączają do Ciebie albo, no, bo energie są wymienne, albo Ty do, dołączyć możesz do kogoś. Bardziej tutaj mi się pokazuje środowisko pracy, natomiast gdyby chodziło o związki. Romantyczne, to też tutaj mamy poprawę. Generalnie mamy poprawę. Poprawę w relacjach. Poprawę w relacjach powiedziałabym sukces gwarantowany, aczkolwiek tu mamy jeszcze jakąś taką wspinaczkę na ten szczyt, czyli yy, powiem tak. Yy, Mogą być jakieś po drodze, może nie utrudnienia, bo tutaj sukces na horyzoncie, ale powiedziałabym, że, że sporo, sporo, sporo wysiłku jeszcze w tym tygodniu, żeby można sobie, tak jak ten tutaj łoś, położyć się na tej zielonej łące, odpocząć i yy, nie czuć już tej presji, prawda? Tego, tego oddechu też na plecach osoby, która jest za tobą. Także tutaj i tutaj mamy gwarancję. Ochrony, uzdrowienia i poprawy stanu tak najogólniej kształtują się energię wokół Ciebie w nadchodzącym tygodniu. Zobaczmy teraz, jakie są tendencje tygodnia dla Ciebie, tendencje tygodnia z innej talii, tendencje tygodnia dla jedyneczek. Yy, mamy tutaj szóstkę, szóstkę kielichów, no dobra, może tak po kolei, żeby było lepiej widać. Szóstkę kielichów. Czyli tutaj faktycznie jest poprawa, jeżeli by chodziło również i o związki uczuciowe, jak sądzę, to są. No szóstce kielichów, jak to w szóstce kielichów mamy taką energię resentymentu, powrotu często do, do, do przeszłości, może do jakichś zarzuconych pomysłów, bo tutaj widać w tej karcie sukcesu, i tutaj w, w tej realizacji przedsięwzięć, że uda się coś zrealizować i może to być realizacja pomysłu romantycznego, no bo w szóstce kielichów jednak mamy uczucia, tak? E, jednak to, to tutaj mamy uczucia, czyli e, taką, ale też wspomnienia i przeszłość, więc powiedziałabym w ten sposób: e, będzie was tutaj, będzie ten, bo tu chodzi o tendencję, tak? Będzie tendencja. Yy, powrotu do przeszłości w tym tygodniu. Będzie tendencja powrotu do przeszłości. W jakim aspekcie? Yy, no, w najróżniejszych. Yy, prawdopodobnie będziecie tutaj yy, w tej drodze do sukcesu, jakiegokolwiek, będziecie rozpamiętywać błędy przeszłości. To na pewno, bo tutaj mamy. Taki kierunek, właśnie taki trend wspominania. Wspominania, rozpamiętywania to jest generalnie karta pamięci. Poza tym jest to karta też karmy. Yy, więc yy, po pierwsze, jakieś rozpamiętywanie błędów z przeszłości. Yy, tendencja tutaj będzie taka, że trzeba będzie właśnie w, w, w drodze na ten szczyt, bo widać, że tutaj mamy gwarancję. Sukcesu, ale jednak jest jakiś wysiłek pokazany, czyli w drodze na ten szczyt w tym tygodniu trzeba będzie, kochane, jedynki, pokonać to, co tutaj jest, niezdecydowanie, yy, jakąś taką słabość i właśnie te przeszkody takie emocjonalne emocjonalne, tak. Niewykluczone, że w tym tygodniu będziecie odwiedzać jakieś stare miejsca spotykać się z krewnymi, odwiedzać rodzinę, dużo czasu spędzać z dziećmi, niektóre jedynki tutaj mają być może ktoś z przeszłości tutaj będzie chciał do was też powrócić, bo też jest, jest tu też taki motyw pokazany, albo to wy będziecie mieć taką, taką skłonność taką tendencję czy wolę powrotu tak więc generalnie ta karta mówi o przeszłości. W związku z tym powiedziałabym, że trzeba tutaj będzie w jakimś takim śnie o miłości, w śnie o miłości, pojednać się z kimś, tak? Tu mamy też zapowiedź udanego spotkania w szóstce kielichów. Mamy udane spotkanie z osobą, być może dawno niewidzianą, moi drodzy. I czy to rozwiązanie będzie dla Was pozytywne, czy, to czy odczujecie radość? Radość, którą przysporzy Wam ta osoba, lub którą przysporzą Wam Wasze dzieci. Myślę, że tak, bo w energii ogólnej jest gwarancja realizacji przedsięwzięcia z jakimś jednak sukcesem. Tylko pamiętajcie, po drodze czeka Was wysiłek, tak? To nie będzie takie proste. Yy, ok, tu jeszcze doprecyzowując tę tendencję, zobaczymy. Księżyc, no dokładnie, bo największą trudnością będzie pokonanie wahania w tym tygodniu, niezdecydowania, wyjaśnienie w szczerych, ro, w szczerych rozmowach czy negocjacjach wszelkich niejasności, wszelkich niejasności, bo księżyc to niejasności i sprawy ukryte. Więc przy ewentualnych powrotach, czy właśnie osiąganiu m, tego sukcesu w pracy, gdziekolwiek, Trzeba będzie przyjrzeć się sprawom, które dzieją się za sceną. Ta karta mówi. Tutaj premiowane będą szczere rozmowy, otwarte, wyjaśnianie wszelkich jakichś niejasności, odkrywanie sekretów i na takim, tak spłycając zagadnienie, bo to przecież nie, nie, nie wszyscy będą skonfrontowani z jakimiś takimi z decydującymi zdarzeniami w życiu, to po prostu trzeba będzie odrzucić lęki, które mogą nie pozwalać ci iść naprzód, tak? A widać tutaj, że, że to pójście naprzód w tych dwóch kartach jak najbardziej jest możliwe. Ale jakie lęki, porzucanie jakich lęków tutaj jest? Porzucanie też jakichś lęków związanych z przeszłością. Te lęki mają silny związek w przeszłości, mają swoje źródło, tak? Zdecydowanie tutaj o to chodzi. W związku z tym w, ty, w, tym, w tym księżycu masz powiedziane, że jest 18. 18 może być też dla Was istotne. Tutaj liczba 18, 1,89. Yy, czyli, właśnie, też jakaś finalizacja, yy, finalizacja związana z zamykaniem jakiegoś etapu, yy, które właśnie polegają na odrzucaniu lęków z przeszłości. Ten tydzień będzie, będzie taki uzdrawiający dla Was. Więc bardzo dobrze niesie takie uzdrowienie tej przeszłości, czyli yy, powiedziałabym, że tutaj yy, macie. Yy, Sporo mimo wszystko jakiegoś takiego optymizmu wbrew tym negatywnym przekonaniom, bo no, pamiętajmy, że Księżyc e, powoduje, że jeszcze jakieś lęki się do Was mogą dobijać, czyli takie negatywne przekonanie, e, że coś się może nie udać, a te dwie karty na początku mówią, że, e, e, że to, co sobie zamierzasz, uda się. Yy, tylko nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się przed tym, co może Ci uniemożliwiać tę realizację yy, jakiegoś marzenia czy, czy, czy pomysłu. Trzeba tutaj, yy, ten zestaw kart wszystkich w zasadzie mówi coś takiego, żeby pomyśleć szerzej, gdyż te ludzkie możliwości, właściwie Twoje możliwości, jedynko sięgają dużo dalej niż myślisz. Twoje możliwości zobacz sięgają dużo dalej niż myślisz, tak? Dużo dalej niż myślisz. Dobra, następna rzecz, kierunek. W jakim kierunku to zmierza? Yy, dziewiątka mieczy, czyli słuchaj, no właśnie, Twoje możliwości sięgają dalej niż myślisz. A ty myślisz, że wcale nie masz tych możliwości być może, albo zawężone tutaj są twoje, y twoje możliwości. Tak myślisz, bo w dziewiątym mieczy zwykle tak, tak się myśli na swój temat bądź na temat y bądź na temat tutaj y tego, co tworzą inni. Czy co w stanie są, są ci co ci są w stanie zaoferować? Myślisz, że niewiele. Dziewiątka mieczy to są bezsenne noce, to są miecze umysłu, to są rozmyślania, to jest smutek, to jest depresja. To są właśnie te lęki, 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 które są w księżycu, są tutaj. Lęki wiążą się z przeszłością. I dopóki właśnie nie pokonasz tych lęków, nie, nie, nie możesz, nie, nie pójdziesz dalej, nie? Nie pójdziesz dalej. A ten tydzień Ci pokaże właśnie... Sporo wiesz takich nowych możliwości mm, do wykorzystania. Pytanie tylko czy ty wykorzystasz, nie? Bo możesz mieć tendencję, słuchaj, w tym tygodniu odrzucania. Odrzucania nie lęków związanych z przeszłością, tylko odrzucania sukcesu, bądź drogi do sukcesu, bądź pomocy innych osób yy, i tak dalej i tak dalej, tak? Taka tutaj będzie tendencja. Ale kierunek zmian jest taki, żeby Cię przetransformować z, do, wiesz, do takiego stanu, w którym pozbywasz się tych lęków, lęków, które masz w umyśle, bo w zasadzie na zewnątrz tutaj nie ma takich, takiego problemu, tylko właśnie tutaj masz te lęki umysłu, tak? Lęki umysłu. Jeszcze tutaj zobaczę. To książeczki, dziewiątka mieczy, jak tu została opisana, bo to zawsze jest właśnie karta takich bezcennych nocy, takiego właśnie też rozpamiętywania tej przeszłości, takiego babrania się w niej. I takiego w ogóle, wiesz, to depresyjnego myślenia, nie? że nic się nie może udać. Yy, opierając się, oczywiście na doświadczeniach z przeszłości, głównie, prawda? Yy, co tutaj mamy? Jak tu nam się? Od strony afirmacji, postęp, podstępni są zawsze nieufni, jest powiedziane. Podstępni są zawsze yy, nieufni. Yy, wiesz, co tu masz po prostu? To jest też, wiesz, co? Tak samo Księżyc w Wodniku. Tu masz kartę Księżyca i tutaj masz Księżyc w Wodniku, więc znaki powietrzne, zwłaszcza Wodnik mi się tu pokazuje w tym aspekcie, tutaj, tutaj i tutaj, może mieć yy, trudne wybory i decyzje w tym tygodniu, dlatego że trzeba będzie yy, Bądź też inne znaki, tak? Pozbyć się y, jakichś tradycyjnych takich y, tradycyjnego takiego myślenia, który opiera się na, na właśnie negatywizmie. Tu wymagana będzie biegłość w tym tygodniu, masz powiedziane doświadczenie i pewnego rodzaju odwaga. 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 Yy. W tej dziewiątce tutaj jeszcze masz powiedziane, że. Mm, Hmm. To, jest, to jest trudna energia, oczywiście, że tak. Że możesz podzielić się niepokojami z pełnym współczucia przyjacielem, na przykład. Yy, pokazują się tu też bliźnięta. Yy, znak powietrzny masz w bliźniętach, czyli w tej, w tej całej konfiguracji tu widzę też takie yy, po prostu. Niespokojne noce, które, które są napełnione goniącymi problemami, tak? Wyolbrzymianiem tych problemów, tutaj ta karta mówi. I, i te najgorsze z tych te, te scenariuszy przyjmują często takie koszmarne formy, które, które Was po prostu mogą, mogą dręczyć. I generalnie, przekaz masz taki, bo to znaczy przekaz, to jeszcze nie jest przekaz. Na razie tutaj badamy yy, kierunek, tak? w jakim to wszystko zmierza. Zmierzać to ma w kierunku przerwania jedynko przez ciebie tego błędnego koła. Błędnego koła. To znaczy, z takim wyczuciem hmm, trzeba będzie dostrzec proporcje i rzeczywistość. Proporcje i rzeczywistość, tak? Proporcje i rzeczywistość. Czyli, co rzeczywiście tutaj w Twoim życiu było stratą jakąś, Cierpieniem, wątpliwością, bólem czy jakimś brzemieniem, yy, a co daje ci nadzieję i co ci daje uwolnienie, nie? Tutaj musisz rozważyć te, te, te mm, proporcje. Tutaj takie fantomowe ręce wyciągają się ku tej kobiecie, tu widać, zobacz, ręce takie, dwie, sięgają po nią. Yy, dlatego, że ona właśnie musi się obudzić o tej trzeciej w nocy, nie? Musi się obudzić o tej trzeciej w nocy, ale nie w panice. Po co? Ona się w ogóle życiowo musi obudzić. Musisz się jedyneczko jakby obudzić w tej ciemnej godzinie niekiedy życia, dlatego, żeby yy, zrozumieć jedną taką bardzo ważną, istotną rzecz. Być może ty to nawet rozumiesz, <laughs> ale ten niepokój wciąż w tobie jest. Zrozumieć to, że najsilniejszym uczuciem jest właśnie strach. I strach paraliżuje wszystko, również tę drogę do sukcesu. A zobacz, jaka jest dobra energia wokół ciebie. Tu masz niejako gwarancję tego sukcesu, czymkolwiek by to w zasadzie nie było, ale przytrzymuje cię przeszłość, strach, przy, przytrzymuje cię lęk. I tu masz powiedziane, słuchaj, że masz takie zdolności, które ci się ma, mają odkryć przed tobą. Ten tydzień niesie ze sobą taką energię, właśnie pokazania ci, jakie są twoje priorytety w tej karcie i perspektywę, tak? I perspektywa jaka jest. I w związku z tym, że, że najsilniejszym uczuciem jest strach, który człowieka paraliżuje, zwłaszcza ten, ten strach przed nieznanym, bo tu mamy przeszłość, tu mamy sprawy znane, a tu boimy się nieznanego. Więc jest ci y, powiedziane, żebyś y, zmierzył się z tym. Ten tydzień będzie dobry. I tutaj masz też pomoc z zewnątrz w tych dwóch kartach. To znaczy, że warto, naprawdę warto podzielić się tymi twoimi niepokojami y, z osobami w twoim otoczeniu. Tak, dobrze. Teraz kolejna rzecz już na koniec. Zobaczmy przesłanie. Przesłanie dla jedynek. Przesłanie dla jedynek w tym tygodniu, na ten tydzień. Znowu dziewiątka mieczy. Widzisz, masz powtórzoną energię. Dziewiątka mieczy, dziewiątka mieczy. A tu energia uzdrawiania. Yy, czyli najwyraźniej tutaj będziesz miał do czynienia z. Uzdrawianiem się z jakiegoś negatywizmu, tutaj wychodzeniem z tego stanu umysłu, czy będziesz skonfrontowany z takimi wydarzeniami w nadchodzącym tygodniu, 19-26 styczeń, które ci wręcz tak palcem pokażą: słuchaj, tu są szanse, tu są perspektywy, to zważ proporcje. Tutaj ta przeszłość to naprawdę tutaj tylko powoduje chaos i, i, i paraliżujący lęk. I będziesz wzywany, wzywana do tego, żeby ten stan opuścić. Z całą pewnością. Masz tu powtórzoną energię dziewiątki mieczy. Nie bez powodu, tak? To jest bardzo silna, yy, silna energetyka. Yy, co ta dziewiątka mieczy tutaj mówi? Zobaczmy tarot nocym. Ja przeczytam, bo tutaj yy, są takie przesłania duchowe dla Was. Dziewiątka mieczy, czyli nadal. To jest ta sama energia powtórzona, wychodzenia właśnie z tej, tej pułapki własnego umysłu, prawda? Że największym wrogiem ym, dla jedynek, jesteście wy sami, sami dla siebie, uwięzieni sami w, sami w sobie, tak? Ta karta zresztą zatytułowana jest w moim koszmarze. Posłuchajcie, Katarynka jest zepsuta. Moja przyszłość legła w gruzach. Ale to jest to, co ci się wydaje, tak? Takie masz przekonanie. Blask księżyca zachęca mnie jednak do trwania w nadziei. Znowu księżyc. Księżyc, księżyc, księżyc. A może rzeczywistość jest zupełnie zniekształcona przez moją wizję rodem z koszmarów? Dokładnie. Zniekształcony obraz rzeczywistości. Powiedziałabym, że tutaj naprawdę trzeba będzie w tym tygodniu nad tym popracować. To jest coś takiego, tak słyszę, jakby krew płynęła pod górę, nie? Wiadomo, że tutaj mamy grawitację pokazaną, i, i, i ta woda tutaj spływa z tej góry, a tutaj w tym wszystkim tak usłyszałam, jakby krew płynęła pod górę, że trzeba będzie zmierzyć się właśnie z jakimiś, z jakimiś takimi jak rozpakowywanie walizek, nie? Czyli nie wstydzić się i się nie bać, bo tu są dwie rzeczy: wstyd i strach. Nie wstydzić się i się nie bać, tak? Yy, po prostu um, to jest też takie, jakby właśnie, yy, jakby to powiedzieć, bo ja teraz taki widzę obraz, jak ktoś yy, yy, lajki daje na tym, no nie wiem, jakieś tam portale społecznościowe, czy tak, jak wy wchodzicie na kanały, taki i tam lajkujecie, to lubię, tam to nie lubię. No to widzę teraz takie laj lajkowanie, czyli. Żeby samemu sobie tutaj przyznać tego lajka, tak? Czyli po prostu samemu sobie dać szansę na ten zarys horyzontów, który tutaj jest przed, przed wami. Horyzontów sukcesu, tak? ok To tyle jedynki, teraz dwujeczki. Dwujeczki. Dwójeczki, dwujeczki, dwójeczki. Dwójeczki. dwójeczki, dwójeczki, dwójeczki. dwójeczki. O i bardzo ładnie. Pertchro to jest? Tak mi to wygląda, tak Pertchro. Runa Pertchro, czyli runa y, tak zwanego drzewa owocowego, choć tu nie widać, może tutaj fragment. Tu widać taką y, kartę medytacyjną i zmierzanie do swojego centrum, y, powiedziałabym tak, że tutaj w tej y, takiej bo to jest energia wokół ciebie w tym tygodniu. Energia wokół ciebie. Związana z żywiołem ziemi i wody, z tym takim połączeniem zdolności parapsychicznych, i ja myślę, że tutaj chodzi o wolność. Karta 33, wylosowana dla dwójek, dodatkowo wspomagająca tę runę. Tu mamy wolność, i tu mamy wolność. Tu jest koncentrowanie się na swojej wolności. Yy, razem to tutaj mamy taki układ podnoszenia zdolności parapsychicznych, tak? Coś jak hipnoza regresyjna, to jest takie poznawanie swojego przeznaczenia. Yy, często tutaj yy, tę kartę określa się jako lekki poród i coś wychodzi na wolność, czyli pomysły w tym tygodniu yy, czy, czy projekty lekko się urodzą, czy się urealnią, czy się urzeczywistnią. Nie będzie tutaj trudności. Ja widzę dosyć. Lekką i dosyć taką łatwą energię wokół, wokół Was w tym tygodniu. Generalnie, tutaj mamy nastawienie na przyszłość w odróżnieniu od jedynek, które jeszcze mogą grzebać się w przeszłości w jakichś lękach. To dwójki w tym tygodniu mają przyjemne spędzanie czasu, i to jest zaglądanie w tej wolności i w runie petro w przyszłość, czyli tu możemy planować w tym tygodniu, energia jest bardzo dobra. Pozytywnych aspektach macie poprawę samopoczucia, tutaj macie też spotkania towarzyskie w nadchodzącym tygodniu, generalnie duży przepływ i jest takie, takie troszkę też folgowanie swoim zachciankom, być może tutaj w tej wolności. I generalnie ogólny stan rzeczy tutaj się poprawia, wychodzicie na jakąś wolność tak metaforycznie. I możecie tutaj wyjść też ze stagnacji, nie? Bo ta runa często pokazuje taką stagnację, ale przy tej karcie wolnościowej to jest wychodzenie ze stagnacji. W tym układzie ja widzę, że przestajecie się wahać, czy się nie wahacie. W ogóle energia wokół Was jest taka fajna, bo to nie jest energia wahania, tylko energia zdecydowania. Tutaj jest podejmowanie decyzji, tutaj są wybory, tu jest takie przekonanie, że ten wybór w zasadzie jest najlepsze dla ciebie, najlepsze dla bliskich osób, generalnie dla wszystkich zainteresowanych stron. Więc energia ogół, ogólna wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Zobaczmy teraz wobec tego yy, dalej, jakie są tendencje tego yy, tygodnia. Tendencje tego tygodnia, zobaczmy tu z innej talii kart. Tendencje tego tygodnia dla ciebie, dwójeczko. No, i bardzo ładnie, bo tu masz królową monet. To rzeczywiście jest mnóstwo takiej, takiej fajnej energii pewności siebie. Ta królowa monet, zobacz, jak ona wygląda na tej talii. Tu masz wolność, tutaj masz spotkania towarzyskie, czy w ogóle spotkania z ludźmi i taką większą otwartość i przepływ, a jednocześnie właśnie. Podejmowanie też, 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 też fajnych, takich mądrych decyzji, które ci dają niezwykłą pewność siebie, i ta kobieta też jest niezwykle pewna siebie. Na tej karcie tu jest stabilizacja materialna, przede wszystkim pokazana. Takie bezpieczeństwo, też emocjonalne i finansowe, i ta kobieta tutaj z tym pieskiem pod, pod pachą, sobie pewnym krokiem zmierza ku przyszłości, bym powiedziała, natomiast mężczyzna. Za nią y, pomaga jej nieść walizki, tak? Pomaga jej nieść walizki. Y, tu masz w zasadzie y, wobec tego, jakie tutaj będą tendencje. Y, ja widzę w ten sposób, że tutaj tendencje będą głównie koncentrowały się w tej domie, domenie żywiołu ziemi, bo tu też mamy Ziemię i Wodę, i tu mamy Ziemię, czyli wychodzenie na wolność, czyli. Stabilizacja zawodowa przede wszystkim, tak? Tutaj macie taką domenę byka, panny i koziorożca, być może jesteście którymś z tych znaków, powiązani jakoś z żywiołem ziemi, więc tu macie pieniądze, interesy, takie wszystko, co jest materialne i namacalne, więc ten tydzień dla Was przede wszystkim będzie z tym związany i ta królowa dziedziczka, bo to jest królowa dziedziczka ona w tej talii nazwana została królową dziedziczką. To, to ta królowa dziedziczka, która Wam tutaj określa tendencję tygodnia, to jest po prostu yy, takie, yy, yy, takie zmierzanie ku, 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 ku powiedziałabym, yy, no, różnych rzeczy. Przywracaniem, przywracaniem jakiejś stabilizacji finansowej, to po pierwsze. Wychodzenie z jakichś takich trudności czy niepokojów, właśnie związanych ze źródłem zarobkowania. I co tutaj jeszcze widzę? Generalnie to jest też taka pewność, nie? Tutaj jest poka pokazana pewność realizacji właśnie jakichś ambicji zawodowych. W tym kontekście to powiedziałabym że dużo wolności Wam może dać też wyjście z jakiegoś miejsca, w którym wcześniej byliśmy, bo ta kobieta tutaj też może skądś odchodzić, prawda? Dla części dwójek widzę jeszcze inny scenariusz. Tym kluczem zamyka się jedne drzwi, a drugie się otwiera, osiągając swoje centrum. Tutaj też mamy tę taką mandalę, mamy ten denar Złotej Bramy, Tutaj się też pokazuje, takie, tak, spakowałam walizki i wychodzę, nie? Wychodzę. Mo, możesz też podpisywać umowy, ewentualnie zmieniać miejsce pracy. Gdyby takie osoby tutaj e, wśród dwójek były, które pracę zmieniają, to to widać, że to wyjście na wolność i zmiana pracy będzie dla Was dobre, nie? Bo to jest jeszcze taka opcja. E, a w starocie tradycyjnym, w tym tradycyjnym ujęciu. To to jest królowa matka, kobieta niezwykle płodna i y, kreatywna. Płodna i kreatywna, która y, zawsze na koncie ma jakiś no przynajmniej y, zrównowa zrównoważone dochody, jeśli nie nadwyżki. Przygląda się stanowi posiadania co jakiś czas i to jest kobieta, której tak, powie, że tak powiem, pieniądze się trzymają, tak. Eee, zobaczmy tutaj, jeszcze doprecyzuję z tych e, anielskich tę tą, tą tendencję, tą tendencję. Królowa monet, dlaczego? Bo królowa powietrza, niezależność, kochani. Zobaczcie, wolność, tu mamy kobietę niezależną, ten mężczyzna tutaj za nią człapie z tymi walizkami. I tu królowa powietrza, która też pokazuje niezależność, doświadczenie i duży realizm, tak? Ten tydzień to jest widzę podejmowanie prawdopodobnie jakiejś decyzji, najkrócej, reasumując, związanych właśnie z uwolnieniem się z czegoś, ze zdobyciem większej stabilizacji zawodowo-finansowej bądź podejmowanie decyzji związanych z jakimś takim oczyszczeniem się z tego, co ci nie służyło, tak? No bo wolność to wolność. Wy, jeśli wychodzicie na wolność, to też odrywacie się od czegoś, od jakichś obszarów życia, które ci nie służą, tak? Fajne tutaj jest to, że ta kobieta tutaj i tutaj dostrzega humor w całej sytuacji i tu nie ma smutku związanego z jakimkolwiek odejściem. Co tutaj jeszcze? Generalnie taka właśnie energia wolności oczyszczania, dwa razy powtórzona. I no, królowa powietrza często jest kobietą rozwiedzioną bądź wdową, po prostu singielką, nie singielką. Ta też tutaj raczej nie jest pokazana jako matka i, czy żona, tylko kobieta bizneswoman, kobieta interesu. Raczej tutaj te kwestie zawodowe są pokazane, bądź kwestie nauki. Bądź kwestie nauki. Także wygląda to fajnie, dlatego że tutaj jest taka energia przywracania też jakiejś równowagi, bo królowa powietrza pamiętajmy, że ona teren oczyszcza, ona jednak odcina ona stara się wprowadzić też jakąś nową jakość życia. Nie? Więc w tym tygodniu, jeżeli macie jakieś decyzje do podjęcia związane z odejściem skądś, opuszczeniem jakiegoś miejsca bądź osoby, to w zasadzie te karty pokazują sporo humoru i dystansu w tej sytuacji, co ciekawe, co ciekawe. Więc bardzo dobrze, bardzo dobrze, dlatego że tutaj właśnie w tym, tym, tym takim dążeniu do wyższego dobra, bo tu jest pokazane wyższe dobro, ale Twoje dobro. Tu jest dążenie do wyższego dobra, ale Twojego dobra, czyli yy, no, i mimo wszystko, słuchajcie, ja tutaj widzę osobę, która nie jest w związku małżeńskim, tylko jest to ktoś niezależny, doświadczony, otwarty i taki bardzo realistyczny, stąpający mocno po ziemi, nie? A jeśli nie, no to masz wezwanie takie w tym tygodniu, nie? Czy konfrontację z takimi zjawiskami mocnego, dosyć takiego stąpania po ziemi yy, takiego otwierania się na realizm, na potrzebę oczyszczenia przestrzeni wokół siebie yy, na to, żeby te doświadczenia z prawdziwego życia przekuć na coś, coś istotnego, teraz, tak? Często jest to też wychodzenie z jakiegoś romansu, który nie rokował, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest to sytuacja też takie, taka intelektualna, która pokazuje też możliwość osiągnięcia sukcesów w pracy. Dobrze, kochani, kierunek, kierunek teraz, kierunek tego tygodnia, to wezmę z boskiego Tarota, kierunek, kochani, kierunek tego tygodnia, król denarów, no widzicie, no, A tutaj się będą odsłaniały nam różne historie kolejne, bo tak, tu kobieta singielka, pewność siebie, kierunek, tu odchodzi na wolność, tu mamy króla denarów, a król denarów i królowa denarów to małżeństwo, nie? No więc widzicie, opcje przynajmniej dwie. Kobieta, która stawia na siebie na karierę zawodową i, i to jest para małżeńska, czyli albo zostawia tego męża, albo od niego odchodzi, yy, albo wcale od niego nie odchodzi, tylko buduje swoją niezależność yy, finansową, zawodową czy, ży, czy życiową po prostu i... To są dwie niezależne jednostki, tak. Tu widać przy tej wolności królowej powietrza, że ona też jakby odcina się od jego, od jego stanu posiadania, tak. Yy, działa bardziej tutaj w pojedynkę. Yy, więc tutaj, coś tak z zamgłą, tutaj to mamy. O, teraz lepiej. Się odemgliło, się rozjaśniło. I to jest często para małżeńska. I teraz taki scenariusz jest taki, no niektóre tutaj. Mm, Albo niektórzy, bo też i mężczyzna, yy, mogą tutaj yy, jakieś pozwy rozwodowe składać, bo mamy wyjście na wolność, kochani. No, prawda? To jest opcja numer jeden. Tu mówię, scenariuszy będzie bardzo dużo i nie dla wszystkich. Druga opcja jest taka, że tutaj właśnie kobieta buduje swoją niezależność finansowo. Finansowo-zawodową i od tego mężczyzny się jakby oddziela. To jest jakby też podpisanie intercyzy, często, nie? Jakby rozdział majątku. Sprawy majątkowe mogą być na tapecie w tym tygodniu. I jeszcze opcja kolejna: te, które były singielkami i cenią sobie wolność, mają szansę spotkania kogoś w charakterze królu denarów. Mam wrażenie, że już go znacie. I tworzyć wolny związek, bo tu w tych trzech kartach jest pokazany wolny związek. Wolny związek, czyli albo wolny związek, albo brak związku, nie? Dobra, kochani. Albo jeśli chodziłoby o kwestie finansowe, to jeszcze tutaj pokazuje się dosyć ważna osoba, energia męska, która może mieć naprawdę dosyć istotne znaczenie w sprawach finansowych. W sprawach finansowych. Bo ten król denarów to często też, no co on pokazuje? On pokazuje stabilizację materialną, nie? Stabilizację materialną, czyli widzicie, to jest jedyny król, który tak naprawdę jest taki najbardziej stabilny. Często mówi się o nim, najlepszy materiał na męża, tak? Nie lubię, nie lubię określenia materiał, no ale dobra, niech będzie, tak, tak się go określa. Najlepszy materiał na męża i teraz tak. A królową denarów jako też tako, taki dobry materiał na żonę, prawda? Yy. Natomiast ta królowa tutaj, ona nie jest hojna, nie? W tym tygodniu nie jesteś hojna, ale za to cieszysz się tym, co masz. To ja tak to postrzegam w tym układzie, że królowa denarów ma silną pozycję w tym tygodniu, zwłaszcza jeśli jesteś panną, panną bykiem bądź koziorożcem, to kobieta droga, czujesz się naprawdę silna i wolna w tym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi, chodzi o tę o energię króla denarów, który nam tutaj też jakby wchodzi w paradę dodatkowo, nie? Bo tak tu widać, to on czy on pomaga, czy przeszkadza? Tu należałoby się zapytać, nie? Ja wiesz co, myślę, że on bardziej przeszkadza akurat, bo on tu jest taki trochę. Ja nie wiem, ja odczuwam tę kartę jako taką zazdrosną, pazerną i rozrzutną albo mało niezorganizowaną, nie? Albo taki chytrus albo rozrzutnik. Generalnie człowiek, który tutaj ciężko pracuje, jest hojny, cierpliwy i ma charakter, to w tym układzie jednakowoż tej wolności i królowej powietrza. No nie oszukujmy się, tu coś przecinacie, z czegoś chcecie wyjść albo już wychodzicie. To tutaj pokazane są yy... Ja nie widzę tego w kontekście awansów prac. Tu widzę raczej tego króla, który nadzoruje zasoby, który nadzoruje wzrost, czyli ogranicza tę królową denarów, ogranicza tę wolność, bo on tutaj sprawuje rolę kontrolną. To często jest byk w tej karcie byk, nie? No i to jego królestwo zwykle jest luksusowe. Tylko on też nie, nie, nie zawsze chętnie się dzieli. Zresztą tu widać, nie bez powodu ta królowa denarów jest jednocześnie królową powietrza. O, ona od czegoś się chce odciąć. Ja mam wrażenie, że od tego króla denarów, nie? że on tutaj jest za bardzo może egocentryczny, wiesz? Może krótkowzroczny. Trudno, trudno tutaj powiedzieć. Natomiast najogólniej ja widzę tu tak, w tej całej energii tego tygodnia, to widzę tak, że niczego ci nie zabraknie. To znaczy, powiem tak, dwójeczka będzie miała wystarczające zasoby, żeby, żeby odczuć satysfakcję w tym tygodniu. Odczujesz satysfakcję, odczujesz satysfakcję. Tak jak w, w Ezop w tej bajce Zając i Żółw powiedział. Powolny i wytrwały wygrywa wyścig, nie? Powolny i wytrwały wygrywa wyścig. Dobra, teraz zobaczmy dalej eee, przesłanie starota nocy dla ciebie, gdzie ja mam ten tarot nocy. Czy dużo tych tych, tych tych kart? Przesłanie dla dwójeczek na ten tydzień. No i bardzo ładnie. Paśki lichów. Często zaproszenie do nowego przedsięwzięcia. Takie mam y, wrażenie odrodzenie duchowo-emocjonalne przy tej wolności i tym spokoju tych, tych fioletowych wód. Tu mamy fioletową wodę, tu mamy fioletową wodę. Yy. Więc w dodatku też w fiolecie ta kobieta to jesteś ty, królowo denarów. Czytanie może bardziej dla kobiet. A jeśli dla, dla mężczyzn, to ja myślę, że w jakiś sposób mężczyźni, uwaga, uwaga, jesteście uwikłani w tę historię o kobiecie, tak? O kobiecie bardziej. Która się uwalnia. Nie wiem, czy od Was. Może Wy od niej. Też, te, też może być taka opcja. No, w każdym razie tak, tu ten paść kielichów yy, mówi właśnie, że yy, bardzo możliwe, iż. Yy, Cała ta sytuacja, te tendencje tego tygodnia, które tu się pojawią, mają was przybliżyć do takiej, no tak jak woda oczyszcza, i tu masz oczyszczenie w królowej powietrza, do odnowy emocjonalnej po prostu, żeby się dobrze poczuć sama ze sobą, wiesz? Tak myślę, bo to jest takie zawsze też w tej, w tej gonitwie ku bezpieczeństwu emocjonalno-finansowemu, yy, widać, emocje i uczucia też grają, jednak jakąś, jakąś rolę dosyć istotną, prawda? To jest niezwykle ważne tutaj. Yy, zawsze trzeba pamiętać, że. To nie, aha, to nie jest rycerz, a skoro nie rycerz, to jeszcze ta energia jest bardziej taka. Yy, ona jeszcze nie jest taka skondensowana. Tu dopiero się coś będzie rodziło. To jest często karta też dziecka, energii młodej, energii świeżej. Coś słuchaj w tej wolności nowego się tutaj rodzi. O charakterze emocjonalno-uczuciowym, więc przesłanie masz takie, że ta karta zatytułowana została z Oceanu Cudów. Zobacz. Z Oceanu Cudów. I chodzi o to, że ta sytuacja powoduje, że ty się wsłuchujesz bardziej w swoje serce, podążasz za głosem też swoich wyobraźni. Posłuchaj, jestem notną syreną, która przynosi ci wspaniałości. Wsłuchaj się w swoje serce, nie bój się być romantyczny. No, tu romantyzmu za grosz nie ma. Tutaj, tutaj, tutaj to, to wygląda jak jakaś batalia o pieniądze, nie? Za grosz tu nie ma romantyzmu. A karta ta mówi, że właśnie trzeba tutaj w sobie też ten taki aspekt romantyczny znaleźć. I spełniać swoje marzenia. I rzeczywiście, jeśli tym marzeniem jest wyjście na wolność, to rób to, niczego się nie obawiaj. I pamiętaj, że właśnie też miłość jest jedynym kompasem. No ale tą miłością mogą być, no mam nadzieję, że nie pieniądze, tylko po prostu spełnianie swoich marzeń o niezależności. Dobrze, teraz trójeczki. Dość specyficzne, specyficzne czytanie, ale po prostu zakładam, że dla tych osób, które tego mm, potrzebują w tej chwili i, i to z nimi rezonuje. A przypominam, jest to czytanie ogólne i nie ze wszystkimi musi rezonować. A jeśli chcecie poznać szczegóły na temat siebie samych, jakie są wezwania Waszej duszy, ostatnio właśnie miałam takie fajne czytanko, bo osoba bardzo świadoma, co się tak za często nie zdarza od razu powiem. Chciała wiedzieć, czy jej dusza jest z niej zadowolona. Czy ona po prostu w tej inkarnacji wypełnia te wszystkie yy, wezwania duszy? Czy jest w zgodzie z nią? Czy żyje w zgodzie z, 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 z własną duchowością? Bardzo ciekawe to było czytanie i takie. Yy, to jest też ciekawe doświadczenie dla mnie zawsze. <laughs> Także do takich czytań też zapraszam, oczywiście. Zobaczmy tutaj. No gebo, pięknie, zobaczcie. Dwa łabędzie, miłość, 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 róg obfitości, czy tylko miłość, nie tylko. To karta podobna do dwójki kielichów, czyli bardzo często po prostu też podpisywanie umów w pracy, tak? Generalnie dogadanie się w jakiejś kwestii. Tu są dobre negocjacje, jakiekolwiek. Energię wokół ciebie. Ta runa pokazuje energię wokół ciebie w tym tygodniu od 19 do 26 stycznia, czyli tuż pokazuje. Yy, pokazuje, wiesz co, yy, bardzo taką fajną energię, to jest połączenie ziemi i wody, yy, daru. Jakiś dar, czyli zrozumienie, miłość w związkach partnerskich. Masz tu otrzymywanie jakichś darów, wiesz co, różnych, fizycznych, duchowych. Taka łaskawość las, losu wokół ciebie lasu może też, bo widać owoce. O co chodzi? O równowagę między dawaniem i braniem, najogólniej. Czy od razu ofiarowywanie miłości? No, energia, powiedziałabym, bardzo przyjacielska dużo przyjaźni, dużo miłości. Jeśli były jakieś problemy, to widzę tutaj możliwość, możliwość, uwaga, bo tu jeszcze nie mamy gwarancji. Zobaczymy zresztą dalej, jak się historia rozwinie w tym tygodniu, tu jeszcze nie ma gwarancji. Na razie tutaj mamy taką energetykę po prostu pokazaną yy, yy, takiej gościnności, takiego zapraszania do jakichś wspólnych przedsięwzięć, tak? Mówię, te, 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 dla tych osób, którym się dobrze układa, to to po prostu jest udane na przykład współżycie seksualne, to jest pełna harmonia w związku, y, brak problemów w, w sferze intymnej na przykład, tak? Y, ale oczywiście to jest y, dla, też dla osób, które nie są zainteresowane sprawami uczuciowymi, tylko na przykład finansowymi, więc powiem, że energia ogólna zapewnia też spełnienie i w tej kwestii, tak? Równowaga finansowa. Równowaga finansowa. Zgoda. Tutaj afirmacja tej karty mówi tak, że wiele otrzymuję od losu, i w związku z tym staram się tymi darami dzielić z każdym bliźnim, nie? Dodatkowo wylosowałam dla trójek kartę przepływu numer 35. Może być dla Was istotny, bądź ósemka, bądź kombinacja liczb 3 i 5, czyli 3, 5, 3, 5, 3, 5 i tak dalej. Chodzi tutaj o obszar albo 3 maj, może ktoś się urodził, 3 maja albo 5 marca. To jest po prostu coś, co na przykład jakaś miłość, może czy uczucie zrodziło się w październiku nie? ubiegłego roku bądź 2-3 lata temu. To tutaj jest powiedziane tym bardziej, że jesteście w jakimś takim przepływie, pod warunkiem, że dosyć dobrze się działo do tej pory, bo jeśli źle to powiedziałabym, że jest scenariusz taki uzdrowieńczy. Jesteście w przepływie dobrej energii miłosnej. Można tu też w tym tygodniu spotkać jakąś osobę, wiecie, ciekawą z waszego punktu widzenia. Z którą y, razem tą, tą łódką można by popłynąć. Albo udane negocjacje w sprawach finansowych w pracy również, tak? Jeżeli ktoś ma. Nie wie, czy się zdecydować na na przykład na rozmowę z szefem y, i prosić o podwyżkę, to ja powiem tak, jeśli masz taki dylemat, ale realny dylemat, tak? Że y, na przykład y, rozważasz. Rozważasz taką rozmowę z przełożonym na temat podwyżki, ale się wahasz i nie wiesz, czy pójść, czy porozmawiać, czy nie zostaniesz tutaj jakoś wyśmiany, wyszydzony, czy, czy po prostu yy, narazisz się na, na jakąś być może zemstę, tak? No to, bo są różne układy i atmosfera w pracy, to tu masz powiedziane, nie obawiaj się. Jesteś w przepływie, yy, ta łódka jest dla dwojga, tu jest podpisywanie umów, tu wszelkie negocjacje i umowy się powiodą. Jest sporo takiej przyjaznej, przyjaznej aury, tak, dla Ciebie. Zobaczmy dalej, jakie tendencje tego tygodnia, <laughs> dla, dla trujeczek. Tendencje tego tygodnia, zobaczmy, dla trujeczek. Tendencje tego tygodnia, no proszę bardzo, euro. <laughs> Czy jura? Dziewięć denarów, karta spełnionych życzeń. No, trójki chyba mają tutaj najfajniejszą energię, bo jest powodzenie we wszystkich możliwych Yy, sferach, czyli praktycznie tak. W energii ogólnej przepływu jesteście, albo przyjaźni, albo miłości, tu sporo tych serduszek na drodze. Dodatkowo, gdyby chodziło o kwestie finansowe, też przepływ, róg obfitości. I tu róg obfitości tak naprawdę, bo dziewiątka denarów to jest karta spełnionych życzeń. Tutaj ten zielony ludek w geście triumfu podnosi rękę do góry i mówi wspiąłem się po tej drabinie na sam szczyt. Na sam szczyt i mogę teraz konsumować, tak? Wszystko. No wiesz, finanse albo uczucia. Zależy, w jakiej sytuacji się znajdujesz. To jest tendencja tygodnia, nie? To nie jest stan dany raz na zawsze, ale to jest tendencja tygodnia, czyli te tendencje po prostu są dla ciebie dobre. I teraz pytanie, jak się wstrzelisz w te, w te, w te tendencje i czy je wykorzystasz, to już wiesz, jest inna sprawa, nie? Zupełnie. Doprecyzujmy to z anielskich. Tę tendencję spełniania marzeń i życzeń, rycerz powietrza. No, widzisz, czy skorzystasz, nie? Tak, pod warunkiem, że rzeczywiście jesteś idealistą i niestrudzenie dążysz do osiągania celów. Tryb warunkowy karta mówi: Słuchaj, faktycznie ten tydzień może być dla ciebie bardzo dobry pod względem finansowym czy romantycznym. Jeżeli tak jak rycerz powietrza, nie będziesz się niczego y, obawiał. A co to znaczy szybko? Szybko. Tu jest pokazany szybki przepływ, wiesz? Szybki przepływ, zresztą razem ósemka, czyli to nie jest wprawdzie ósemka buław, ale ja mocno czuję tę energetykę jak w ósemce buław, bo rycerz powietrza jest również szybki I, i niestrudzony w dążeniu do celu. Czyli sprawy tutaj prawdopodobnie nabiorą y, dosyć takiego y, dużego tempa. Natomiast, yy, wiesz, co chodzi też o to, żeby nie przegapić szansy w tym tygodniu, żeby sobie już nie dawać tak zwanego czasu, A to może później ja sobie jeszcze dam czas, ha, 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 tam przeanalizuję możliwości, nie? Zastanowię się nad kreatywnym rozwiązaniem. No zastanowić się możesz, natomiast działaj, 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 bo rycerz powietrza, wiesz, on działa, nie? I generalnie tu jest porozumiewanie się słowem, tu też masz negocjacje, porozumiewanie się słowem. A dla pań, zakochanych, które teraz przeżywają jakiś, są w przepływie, przeżywają swój jakiś, nazwijmy to, szczyt, uniesień, no to rycerz powietrza, często osoba z znaku powietrza, wodnik bliźnięta, bądź ten, waga. Tutaj pokazuje się właśnie w kontekście. Inteligentnych rozmów, to raz yy, i takiego podróży, szybkiego tempa działań. Yy, tu mamy przyspieszenie, wiesz, jeśli coś się ślimaczyło i szło opornie, to najprawdopodobniej tu macie jakieś takie przyspieszenie w miłości, ale nie tylko w miłości. Yy, w kwestiach finansowych też tu mamy jakieś takie przyspieszenie pokazane, nie? w tym rycerzu powietrze. Co jeszcze często ta osoba jest taka dosyć intelektualna, natomiast też ona ma taki trochę też niewyparzony język, nie? Czyli co myśli, to to, to mówi. Dosyć taka popędliwa. Więc jedyne niebezpieczeństwo przy, przy właśnie tych tendencjach wspinania się na szczyt, to bym powiedziała, uważać może trochę na zbyt takie no niezbyt odpowiedzialne władanie słowem, tak? To jest taki 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 jedyny minus właśnie tej tej, tej tej energetyki. Na to bym uważała. Także karta tutaj też radzi dodatkowo, nie? Idź po swoje, rzeczywiście tutaj nie, niczego się nie bój. Sprawy mogą nabrać tempa, plany mogą wreszcie zostać zrealizowane w tym tygodniu. Ale pamiętaj trzy ważne rzeczy: Intelekt, kreatywność, to one wyznaczają porządek tego tygodnia. Yy, nietypowe być może punkty widzenia, które są z kolei bardzo typowe dla znaków powietrznych, będą premiowane. I yy, yy, działaj szybko: działaj szybko, działaj szybko. Zresztą to jest osoba, która szybko działa, a myśli jeszcze szybciej. To jest człowiek typu: idź i weź. Więc powiedziałabym, że no właśnie tak, tak rób, tak, tak rób, tak rób. Może impulsywnie. Idź i, wie, i, i weź. Idź i bierz. Idź i bierz. Taka będzie tendencja, będziesz szedł i brał. A co? Hm? No wiesz, w tym rogu obfitości do koloru, do wyboru. Dobra. Z boskiego zobaczymy teraz kierunek, kierunek, kierunek. Gdzie ja mam ten boski? Boski, gdzie jesteś? Boski, przeboski. Jest. Kierunek. Wieża. A widzisz, żeby nie było aż tak za dobrze, nie? Chociaż to i dobrze, akurat. Dlaczego? Dlatego, kochani, kochane trójki, że wieża w tym kontekście nie jest niczym złym, yy, bo tu ma, jesteście w przepływie. To jest najistotniejsze. W przepływie, tak? Takie są tendencje, też są bardzo dobre. Pytanie, w jakim kierunku to bierze? W kierunku przebudowy, kochani. Tu musi być coś przebudowane. Yy, albo związki uczuciowe, albo finansowe, albo jedno i drugie. Bardziej mi się tutaj na uczucia pokazuje. Yy, pokazuje się coś takiego, że ten tydzień, wiesz, co może przewrócić do góry nogami praktycznie wszystko. Ale in plus, ja tutaj nie widzę, tu mamy dużo światła. To jest jak taka katapulta dużo światła. Wiesz o co chodzi? I jeszcze to euro tu się tak świeci, nie? Dużo tego złota. Nie widzę tej wieży w ogóle w jakikolwiek takim aspekcie, jakiegoś trudnego momentu próby, nie. bo często tej karcie jest przypisywany taki wiesz, trudny moment próby, że jest jakiś upadek, a po upadku nadejdzie nowe, nie? i tak dalej, z chaosu wychodzisz silniejszy. Owszem, wychodzisz silniejszy, bo tu widać, że wychodzisz silniejszy. Ale nie z chaosu, tylko powiedziałabym, że tu chodzi tylko o, przewró o przewrócenie czegoś wszystkiego do góry nogami. Może się tego nie spodziewasz, nie? W tym rycerzu powietrza przy tej impulsywności po prostu wydarzenia będą tak szybko biegły w tym tygodniu, że możesz to odczuć jako coś, że ojej, no całe życie mi się przewraca do góry nogami, coś, co się dzieje, nie? Co się dzieje? Całe życie po prostu przewraca się do góry nogami. A ja mówię w aspekcie pozytywnym, ja to widzę. W tym układzie jak najbardziej tutaj mamy aspekt pozytywny. Przesłanie, zobaczmy, kochani, dla was teraz przesłanie. Z czego brałam przesłanie? Przypomnijcie mi. No, nawet jakbyście chcieli, nie? To i tak nie usłyszę. Yy, dobra. przesłanie dla trujeczek na nadchodzący tydzień 19, 26. No, zobaczcie, pięknie. Karta sukcesu. Szóstka buław. Szóstka buław. Tu akurat rudowłosa kobieta. Może być dla panów tutaj partnerka. Kobieta bardzo taka ognista, pełna namiętności. Wiecie, co wszystko zostaje przewrócone do góry nogami? Dlaczego? Dla mężczyzn, tu widzę, że ta kobieta może przewrócić wszystko. Do góry nogami wasze życie. Taka właśnie energia buław, energia ognia, energia namiętności. Nie? To jest taka opcja. A poza tym, jest to karta sukcesu, czyli słuchajcie, yy, tu też ktoś wraca w karcie szóstki buław, wraca i może być to przełomowy moment w życiu, bo szóstka była, często pokazuje przełomowy moment w życiu, a przy karcie wieży, gdzie wszystko zostaje przewrócone do góry nogami, w kierunku przepływu przyjaźni, miłości, ewentualnie poprawy czegokolwiek, prawda? W sposób jednakowoż inteligentny, ale gwałtowny, ale gwałtowny, bo widać, że gwałtowny. To ten sukces tutaj na horyzoncie niejako jest pisany i to często może być właśnie też moment jakiś naprawdę przełomowy też powrót do jakiegoś zdarzenia bądź osoby, która tutaj będzie miała duże, duże, duże znaczenie w tym kontekście, tak? Szóstka buław też pokazuje postęp. Tu mamy postęp, tu mamy postęp, tu mamy postęp. Wszędzie mamy postęp, a wieża mówi, ale coś zostanie przewrócone do góry nogami. Przygotuj się przygotuj się na inicjatywę, ale taką, która, no wiesz, yy, będzie jak tornado, bo tu mamy pokazaną tą wieżę jak taki tornado. Z hukiem po prostu tutaj przejdzie przez twoje życie. Yy, no ale szóstka była, to jest karta nagrody, nie? Więc jakie masz tu przesłanie? No masz, masz nagrodę po prostu. No często nagroda przychodzi też w momencie wieży, kiedy się Straciło całkowicie nadzieję, więc dodatkowy aspekt dla trujek jest taki, jeżeli już straciłaś nadzieję na cokolwiek, że ci się poprawi w finansach, że spotkasz właściwą osobę, że w ogóle wiesz jakieś marzenie, może się reanimować i tak dalej, i tak dalej, no to tutaj masz pokazaną taką modyfikację, nie? Przesłanie tego tygodnia jest takie, że znajdziesz się, jeśli, jeśli nie w związku miłosnym, to znajdziesz się w tym tygodniu już po prostu w jakimś przepływie w jakimś przepływie, w nurcie. Wiesz, znajdziesz się w nurcie ku tej miłości, ku tej przyjaźni, ku poprawie sytuacji. Nawet jeśli nie miała być, być to konkretna osoba w tym tygodniu, tylko później się pojawi, to ty po prostu w tym tygodniu po prostu jesteś jakby tutaj na zasadzie tej, tego, tego wystrzału z katapulty. Znajdujesz się, w, że tak powiem, w obiegu, w przepływie, tak? Wchodzisz w ten, w ten nurt lepszych zdarzeń, ku sukcesowi bo tu mamy szóstka buław jest zawsze y, poka pokazuje sukces. Y, to jest tarot nocy, y, więc tu taka historyjka krótka jest nakreślona, taka bardzo krótka w kilku zdaniach to wam tutaj przeczytam z książeczki. Szóstka buław, Six of Wands. Mamy tak. Posłuchajcie, kochane tr trójeczki. Zaufanie w rozkwicie. Zaufanie w rozkwicie, zobacz, tu też masz rozkwit, nie? Tu też masz rozkwit pokazany. Zresztą, tu też zaufanie w rozkwicie. Po ciężkiej pracy nadejdzie czas na sukces i uznanie. Niech wiara będzie w tobie. Podnieś głowę i błyszcz jak gwiazda. Wobec tego, słuchajcie, niech ten, ten płomień waszej duszy da wam odwagi, więcej. Zwyciężajcie, zwyciężajcie samych siebie. Pamiętajcie, że jesteście w przepływie, czyli na dobrej drodze. Życzę wszystkim yy, wspaniałego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli macie ochotę. Jeśli nie, to po prostu nie zaglądajcie i się nie denerwujcie. Życzę wspaniałości i tego rogu obfitości nie tylko dla trójek, dla wszystkich. Pa! pa.